telewizja regionalna Krajna TV. Program z prędkością światłowodu dostarcza firma Redbi, oferująca internet bez limitów. Jak większość samorządów, również my otrzymaliśmy takie zapytanie o ilość urn wyborczych i o lokale wyborcze w naszej gminie. Zapytanie dotyczyło możliwości udostępnienia miejsc w lokalach wyborczych pod tak zwane wyborcze skrzynki pocztowe. Poczta pyta się nas, czy jest możliwość udostępnienia tych miejsc, to po pierwsze, i po drugie, jaką ilością urn wyborczych dysponujemy. Gmina Sępólno-Krajeńskie odpowiedziała, że posiada 18 takich urn wyborczych, natomiast jeżeli chodzi o lokale wyborcze, w związku z tym, że są planowane wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie możemy ich na dzień dzisiejszy nikomu udostępniać. Mieszkańcy z mediów dowiadują się, że Poczta Polska występuje też do samorządów o przekazanie spisów wyborczych, co wiąże się z przekazaniem danych osobowych, i występują również i do gminy Sępólno-Krajeńskie z, po pierwsze, zapytaniem, a po drugie z oświadczeniem, że nie wyrażają zgody na przekazywanie takich danych innemu podmiotowi bez podstawy prawnej, i gmina Sępólno-Krajeńskie dokładnie tak postępuje. Nie ma na dzisiaj żadnej podstawy prawnej, żeby móc przekazać tego typu dane Poczcie Polskiej.